siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Właśnie w tę uroczystość Kościół każe nam czytać fragment Ewangelii Świętego Łukasza, zwiastowanie. I każe nam się także wsłuchiwać w te szczególne słowa, jakimi anioł Gabriel zwrócił się do dziewicy nazaretańskiej. Powiedział: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Przed laty papież Benedykt XVI mówił właśnie w tę uroczystość: łaski pełna, w oryginale greckim kecharitomene, to najpiękniejsze imię Maryi, imię, które nadał jej sam Bóg, by ukazać, że ona jest zawsze i na zawsze umiłowana, wybrana, przeznaczona na to, by przyjąć najcenniejszy dar Jezusa, wcieloną miłość Boga. Kecharitomene, pełna łaski, drugie imię Maryi. W Nowym Testamencie znajdziemy także drugie imię Chrystusa, imię umiłowany. Pisał o tym święty Paweł w liście do Efezjan, stwierdzając: Bóg przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, jest umiłowany od samego początku i tak będzie zawsze. Jego drugie imię. A drugim imieniem Maryi jest karitechomene, pełna łaski. I nic także nie wskazuje na to, żeby miało się cokolwiek w niej zmienić od chwili jej poczęcia, od chwili jej zaistnienia w łonie jej matki, świętej Anny. To imię wyrażone jest przez to, co językoznawcy określają perfektum greckie, czas przeszły grecki, koryncki. Jest to szczególny czas. Coś się dokonało i tak zawsze będzie już trwać. To właśnie określa ten szczególny czas przeszły. I stąd chrześcijanie głosili Chrystusa jako tego, który zmartwychwstał. Egegertai, zmartwychwstał i żyje. I nic już dalej jego życie nie przerwie. W odniesieniu do Maryi jest właśnie to słowo kecharitomene, obdarzona i na trwale przemieniona przez łaskę. Wnikając dalej w ten szczególny czas przeszły, związany z kecharitomene, trzeba powiedzieć, że jest to imię słów rodzaju żeńskiego, czasu przeszłego w stronie biernej. I imię słów ten pochodzi od słowa charito. W Biblii występuje on zaledwie trzy razy. Raz w Starym Testamencie i dwukrotnie w Nowym. I ten czasownik kończący się na dwa o, omikron i omega wskazuje na te czasowniki, które chcą określić jakąś dogłębną przemianę, jaka zaistniała. To typ czasownika jak wybielić,
coś zostało wybielone i w tej bieli trwa. Lub inne słowo, uczynić kogoś niewolnikiem, w sensie negatywnym. Wolny człowiek naraz na skutek pewnych okoliczności stał się niewolnikiem i on tym niewolnikiem już jest. To greckie słowo, od którego pochodzi karitechomene, to słowo, które brzmi chariteo, a w nim tkwi jeszcze jedno słowo, jako szczególny rdzeń, charis, łaska. Najświętsza Maria Panna od chwili swojego poczęcia jest obdarzona dobrocią łaski. Jest przemieniona poprzez łaskę, jaką została obdarzona, przez co stała się kimś miłym, przyjemnym, świętym. Używając tego sformułowania, kecharitomene, natchniony autor, święty Łukasz, chciał powiedzieć, od chwili swego poczęcia została tak przeniknięta łaską, przeniknięta i przez tę łaskę jednocześnie przemieniona, że stała się kimś, którą łaska wprost wyraża. I w tej łasce trwać będzie. Coś się już radykalnie w niej i w sposób ostateczny dokonało. Dokonało się poprzez Boga. To On jest sprawcą tego, co stało się w Najświętszej Dziewicy Maryi, a ona tę łaskę przyjęła. To wskazuje, że z jednej strony jest jakaś szczególna więź bliskości między Bogiem, Stwórcą, którą ją, Marię, powołał do istnienia, a nią samą. A z drugiej strony to słowo karitechomene pokazuje, kim ona już jest, przemieniona łaską. A ponieważ, jak powiedział Benedykt XVI, jest to niejako jej, Maryi, drugie imię, to można by to słowo karitechomene starać się w języku polskim oddać jeszcze w sposób opisowy, bo my inaczej nie potrafimy przez inne jeszcze sformułowania. Napełniona przez Boga i pełna łaski. Trwale przemieniona przez Boga i obdarowana, czyli wypełniona łaską. Ty, któraś była i jesteś napełniona łaską. Ty, któraś była i pozostajesz przedmiotem życzliwości ze strony Boga. Ty byłaś i pozostajesz przedmiotem łaski Bożej. Wybrana przez Boga, uprzywilejowana. Ty, któraś znalazła łaskę u Boga. Wyjątkowa rzeczywistość, która stała się udziałem Maryi od samej chwili jej zaistnienia na świecie, od samego momentu jej poczęcia. Przez to radykalnie różni się od nas, którzyśmy także zostali przemienieni łaską, ale to dokonało się w inny sposób. W tym samym liście do Efezjan o naszej sytuacji chrześcijan, ludzi przemienionych łaską, tak oto pisze święty Paweł. W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą napełnił nas w Chrystusie. Bóg napełnił nas łaską, ale łaską nas napełnił dzięki swojej męce na krzyżu.
dzięki swojej przelanej krwi. Myśmy w Niego uwierzyli. Myśmy tę łaskę przyjęli w sakramencie Chrztu Świętego i wtedy dopiero łaską zostaliśmy napełnieni. Tymczasem Maryja została tą łaską napełniona od chwili poczęcia. Jeszcze zanim powiedziała swoje fiat, niech się stanie aniołowi Gabrielowi w Nazaret. Jeszcze zanim stała się Matką Boga. To szczególne jej wybraństwo, to, że stała się kartechomene. Bóg uczynił właśnie dlatego, żeby stała się jak najbardziej godnym, najbardziej świętym mieszkaniem Jego jednorodzonego Syna. A więc wybrał ją, obdarzył i przemienił raz na zawsze swoją łaską po to, aby mogła być nieskalaną Matką Jezusa Chrystusa. To właśnie dlatego, że jest karitechomene, przemieniona przez łaskę, łaski pełna. To właśnie dlatego możemy czcić dzisiaj jej niepokalane poczęcie i także z tej tajemnicy jej szczególnego wybrania Kościół wyciąga swoją głęboką wiarę w inny jeszcze cud, jaki się w niej dokonał, mianowicie w jej wniebowzięcie, które było niejako dopełnieniem z jej strony i zapowiedzią jednocześnie dla wszystkich wierzących tego, co czeka wszystkich, którzy złączyli swój los i swoje życie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dlaczego właśnie ją wybrał? Dlaczego Bóg ją tak bardzo ukochał? Dlaczego tak bardzo i na zawsze, od samego początku, przemienił swoją łaską? Jakżeż głębokie tutaj i przejmujące są dalsze rozważania wspomnianej przeze mnie homilii papieża Benedykta XVI. Papież mówił: dlaczego spośród wszystkich kobiet Bóg wybrał właśnie Maryję z Nazaretu? Odpowiedź kryje się w niezgłębionej tajemnicy Bożej woli. Ewangelia uwydatnia jednakże jeden z motywów takiego wyboru, a mianowicie pokorę Maryi. Dobrze to ujmuje Dante Alighieri w ostatniej pieśni raju. Dziewico matko, córo swego syna, korna, a w takiej u aniołów cenie, ostojo, w której pokój się poczyna. Sama Maryja, dziewica, w magnifikat swej pieśni uwielbienia mówi: wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Tak, Boga ujęła pokora Maryi i znalazła u Niego łaskę. I tak stała się Matką Boga, obrazem i wzorem Kościoła, wybraną spośród narodów, by otrzymać od Pana błogosławieństwo i przekazywać je całej ludzkiej rodzinie. Tym błogosławieństwem jest właśnie Jezus Chrystus. To On jest źródłem łaski, którą Maryja została napełniona od pierwszej chwili swojego istnienia. Z wiarą przyjęła Jezusa i z miłością dała Go światu. Tak jest również nasze powołanie i nasza misja. Powołanie i misja Kościoła. Przyjąć Chrystusa w naszym życiu i dać Go światu, by świat został przez Niego zbawiony. Dzisiejsze święto niepokalanej,
rozświetla niczym latarnia morska okres Adwentu, który jest czasem czujnego i ufnego oczekiwania na Zbawiciela. Idąc na spotkanie Boga, który przychodzi, patrzmy na Maryję, która przyświeca pielgrzymującemu ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy.